Dzień dobry, a ja pokażę Ci dzisiaj cztery proste wtyczki, za pomocą których dodasz takie czy w formie poziomej guziczki do udostępniania Twoich treści w mediach społecznościowych. I takie guziczki możesz oczywiście dodać sobie również w ramach kolejnych wpisów do bloga, na blogu. Pozwoli Ci udostępniać bezpośrednio w danym medium społecznościowym, którego guziczek dodasz, treści swojego bloga, na przykład tutaj klikając w ten guziczek mogę sobie przypiąć chociażby o... Klikam na pin it i w ten sposób przenosi mi się, łączę się bezpośrednio z poziomu bloga, z Pinterestem tutaj wybrałam i dodaję dany obrazek do określonej tablicy. Może tego w tym momencie nie zrobię, ale podobnie mogę tutaj mam akurat cztery guziczki czterech mediów społecznościowych, które wybrałam, czyli Facebook, Twitter, Pinterest i LinkedIn. Ale po kolei pokażę Ci te rozwiązania, więc pierwsze rozwiązanie to wtyczka Sassy Social Share i ta wtyczka, o właśnie, mam ją tutaj zainstalowaną na moim blogu o Paryżu, więc teraz przełączyłam się na tego bloga, żeby pokazać, jak to wygląda pod konkretnym wpisem. Powiedzmy, że otworzę dowolny wpis i tutaj ta wtyczka właśnie w formie takich, o, zainstalowałam sobie ją, czy skonfigurowałam po to, żeby mieć taką belkę, listwę czterech przycisków, akurat ograniczam się do tych czterech mediów społecznościowych, Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest i podobnie dowolny wpis, do którego wejdę, mogę bezpośrednio już z tego poziomu przerzucić do wybranego medium społecznościowego, czyli jakby jest tutaj no pewna oszczędność czasu. Ale teraz pokażę Ci, że dorzucić taką listwę na WordPressie jest bardzo prosto i wybrałam cztery rozwiązania, które pokażę Ci w tym filmiku. No i pierwsze to jest właśnie Sassy Social Share. I ta wtyczka w momencie, kiedy ją sobie zainstalujesz i uaktywnisz, włączysz, w panelu po lewej stronie masz tutaj właśnie, pojawiają się zakładki odnośnie tej wtyczki i tutaj masz po prostu, przechodzisz jej konfigurację w bardzo prosty, logiczny sposób, czyli wybór motywu, tutaj sobie wybierasz, ja wybrałam sobie takie prostokątne ikonki, tutaj jeszcze oznaczasz pozycję licznika, ja sobie zaznaczyłam, że ten licznik, czyli po prostu te cyferki oznaczające ilość udostępnień w danym medium społecznościowym będą pojawiać się u góry. I w zasadzie tutaj w tym momencie zapisujesz zmiany. Tutaj jeszcze masz możliwość takiego dodania pływającego interfejsu, czyli to jest taki pasek boczny, ikonek, jak na przykład, o, to przypomina ten, który mam tutaj właśnie wypływający z boku. I w tym momencie po prostu zapisujesz zmiany i przechodzisz do kolejnego etapu konfiguracji. I właśnie tutaj mamy jakby dwa typy listw, czyli standardowy motyw interfejsu, to jest właśnie ten taki poziomy, albo motyw pływającego interfejsu, czyli ten wypływający z boku. Czyli ja wybrałam ten standardowy motyw interfejsu, czyli właśnie takie guziczki w ten sposób. I teraz w tym momencie przechodzę do konfiguracji tego standardowego interfejsu, czyli po pierwsze sobie odhaczam to, że włączę ten standardowy interfejs, docelowy URL, czyli link, do którego po przekierowaniu, po udostępnieniu w danym medium społecznościowym będzie odsyłać ten wpis, link z medium społecznościowego, czyli URL strony, na której znajdują się ikony, czyli tłumacząc z polskiego na nasze, jeżeli przesyłam zdjęcie z danego wpisu do Pinterestu, na Pinterest, to w momencie, kiedy ktoś będzie chciał wejść z tego przesłanego zdjęcia z Pinterestu, po linku zobaczyć, gdzie on prowadzi, on będzie prowadził właśnie do tego wpisu, z którego go podlinkowałam. Kolejna tutaj rzecz, właśnie zaznacz serwisy udostępniania i tutaj akurat ta wtyczka SSS, Sassy Social Share, ma bardzo dużo możliwości, bardzo różne media można tutaj dodać, również dla osób, które chcą tutaj telefonu coś udostępniać, jest WhatsApp, więc można tutaj sobie wybrać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych mediów i po prostu, żeby je wybrać, odhaczamy, zaznaczamy tutaj haczykiem, że to właśnie te. Ja sobie tutaj wybrałam tylko cztery, żeby ta lista była bardziej przejrzysta, czyli Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest. I tutaj jeszcze pozycja z uwzględnieniem zawartości, czyli w jakim miejscu na stronie mają pojawiać się te ikonki mediów społecznościowych. Ja zaznaczyłam, że u góry,
czyli nad treścią, o tutaj nad treścią i pod treścią, gdyby po przeczytaniu wpisu ktoś chciał go udostępnić. Więc o właśnie pod wpisem też jest ta lista ikonek mediów społecznościowych. No i schodzimy dalej w ramach tutaj i tutaj ustawienia, usadowienie, czyli na jakich stronach mam tą listę udostępnić, czyli na stronie głównej, we wpisach, poszczególnych wpisach i na stronach, które skonfiguruję. I tutaj można wybrać bardzo dużo różnych zakładek. Ja na przykład mam tutaj też słownik, bo to jest blok akurat do nauki języka francuskiego, więc właściwie można sobie w różnych konfiguracjach, w różnych usadowieniach czy w różnych miejscach taką listę przycisków mediów społecznościowych udostępniać i pokaż liczbę udostępnień, czyli te cyferki i pokaż całkowitą liczbę udostępnień, to tutaj przełącza się, czyli tutaj właśnie ilość, całkowita liczba udostępnień danego wpisu w różnych mediach społecznościowych i w zasadzie tutaj już doszliśmy do końca tej konfiguracji, zapisz zmiany, czyli konfiguracja jest dosłownie w 2 minutki zrobiona, chyba że chciałbyś jeszcze dodać taki pływający interfejs, czyli takie ikonki znajdujące się w pasku bocznym, o coś w ten deseń, chociaż to akurat jest zrobione za pomocą innej wtyczki. I kolejna wtyczka, którą chcę Ci tu pokazać, to wtyczka Social Warfare i to jest też wtyczka, za pomocą której dodasz taką listwę ikonek mediów społecznościowych. Pokażę Ci to, mają zainstalowaną testowo na moim blogu Moda na Bio. Nie zainstalowałam jej na stronie głównej, natomiast mam, o na przykład otwieram dowolny wpis i tutaj ta listwa wygląda w ten sposób. Jest to listwa, za pomocą której mogę udostępniać dany wpis w tych czterech, skoncentrowałam się na tych czterech mediach społecznościowych. To jest mój blog szydełkowo zdrowotny, że tak powiem, ale przejdźmy do konfiguracji tej wtyczki, czyli jestem w kokpicie tego bloga, tej strony Moda na Bio. Po zainstalowaniu tej wtyczki Social Warfare znajdę ją sobie tutaj w panelu bocznym, właśnie tutaj i w tym momencie klikając otwieram sobie, przechodzę do jej konfiguracji i tutaj co? Przede wszystkim wybieram aktywne media społecznościowe. Tutaj akurat wybór tych mediów jest dość ograniczony. Mam właściwie 5 mediów do wyboru, ale no powiedzmy mi to wystarczy. Gdybym chciała odjąć któryś z nich, po prostu przesuwam go do warstwy nieaktywne. O, na przykład w ten sposób. Mogę sobie przestawiać względem z siebie też te przyciski. Także tu w zasadzie jest bardzo prosto. Teraz tutaj zauważ, że mam w przyciskach pojawia się ilość udostępnień i całkowita ilość udostępnień i to właśnie za to odpowiedzialne są kolejne zakładki w ramach konfiguracji tej wtyczki, czyli liczba udostępnień, liczby na przyciskach włącz, kiedy ten guziczek jest zapalony, włączony na zielono, to znaczy, że jest włączony, łączna liczba udostępnień i jeszcze tutaj pozycja przycisków mediów społecznościowych, czyli to z poprzedniej wtyczki te usadowienia, czyli gdzie, w jakim miejscu umieszczam tą listę przycisków, więc ja akurat wyłączyłam ją na home, czyli na stronie głównej, bo robiło się zbyt pstrokato od tej mnogości różnych przycisków, ale z kolei wybrałam, że będą one się pojawiać w poszczególnych postach, czyli jednocześnie, podobnie jak w poprzedniej wtyczce, ponad i pod treścią, czyli mam tutaj i u góry, przeskroluję długi post szydełkowy, ale to jest dużo przede wszystkim zdjęcie. I pod treścią też mogę sobie tutaj właśnie kliknąć. Klikając po prostu przenoszę czy udostępniam daną treść w którymś z tych mediów społecznościowych bez przechodzenia do tego medium. Czyli gdybym chciała udostępnić na LinkedIn, klikam i po prostu udostępniam z poziomu mojego bloga ten wpis na LinkedIn, czyli jakby robi się to troszeczkę szybciej. I teraz przechodzę, wracam do konfiguracji wtyczki Social Warfare. Określiliśmy pozycję przycisków społecznościowych i w zasadzie konfigurację tutaj na tym etapie mamy skończoną. Klikamy na Save Changes. Tu jest taka listwa, ona się przewija, ona zostaje właściwie na środku ekranu, także nie da się o niej zapomnieć. To jest ta listwa, taka tytułowa z menu tej wtyczki, więc byliśmy w opcji wyświetl i teraz jeszcze ewentualnie mamy opcję style,
klikam, jestem przełączona na opcji style i tutaj właśnie mogę jeszcze ewentualnie aktywować opcję przyczepione przyciski społecznościowe, czyli taka listwa boczna jakby tych przycisków. Ona jest u mnie wyłączona akurat, czyli ten guziczek jest na czerwono. No i w zasadzie w tym momencie mamy już konfigurację tej wtyczki przeprowadzoną i gotowe. I znowu 2 minutki i mamy instalacja wtyczki, uaktywnienie wtyczki i konfiguracja, zatwierdzenie, zapisanie zmian i gotowe. Teraz kolejna wtyczka, za pomocą której w bardzo prosty sposób podobnie dodasz przyciski mediów społecznościowych, więc to jest akurat blog anglojęzyczny, więc funkcjonujący póki co na zasadzie eksperymentu, ale wtyczka jest też bardziej używana na blogach anglojęzycznych, ale no jest fajna też i podobnie taka ikonka, taka listwa ikonek mediów społecznościowych po kliknięciu chociażby na LinkedIn. Tutaj ikonka LinkedIn, udostępnia mi się ten wpis bezpośrednio na LinkedIn. Oczywiście muszę to jeszcze potwierdzić. Póki co trwa łączenie z LinkedIn i tutaj mam o wpis, udostępnij w publikacji i tutaj mogę coś dopisać i kliknąć na opublikuj i bez przechodzenia do LinkedIn wysyłam dane treści do LinkedIn. I to jest taka listwa podobnie akurat 4 przycisków mediów społecznościowych i to jest wtyczka, która nazywa się Grow. Grow My Media Wine. Media Wine to jest taka platforma, którą wielu blogerów anglojęzycznych, amerykańskich używa podobnie jak AdSense do po prostu publikowania reklam i z tego są podobno lepsze zarobki niż z samego AdSense. No i teraz po zainstalowaniu tej wtyczki, czy ja tutaj mam jej logo, o, to jest takie logo właśnie tej wtyczki, taki liść czy kwiatek. I po zainstalowaniu i aktywowaniu tej wtyczki, podobnie w kokpicie po lewej stronie, znajduje się właśnie tutaj taki listwa narzędziowa tej wtyczki, więc przede wszystkim toolkit. Toolkit to jest po prostu, tutaj mam wybór między 2 formatami przycisków. Ja wybrałam ten inline content, czyli po prostu takie przyciski, listwa przycisków umieszczonych w poziomej linii, ale jest też możliwość dodania takiego napływającego floating sidebar, czyli takiego sidebara wypływającego z boku. I w momencie, kiedy zdecydowałam się na ten inline content, czyli mam włączoną tą opcję, tutaj mogę zająć się jego ustawieniami, czyli bezpośrednio albo przechodzę tutaj właśnie do settings, albo klikam tutaj i przechodzę do settings, a zauważ, że ten floating bar u mnie jest wyłączony, więc po prostu nie mogę tutaj przejść do ustawień, ale w momencie, kiedy włączę, uaktywnię dane rozwiązanie, mam możliwość przejścia do jego ustawień i przechodzę. I tutaj jakie mam możliwości, więc przede wszystkim mogę wybrać Select Network, czyli jakie tutaj chciałabym umieścić przyciski. Tutaj akurat wybór jest, no, powiedzmy ograniczony, ale mi wystarczą te 4 media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter, Pinterest i LinkedIn, bo w zasadzie to do nich głównie wysyła się, czy warto wysyłać treści bezpośrednio z poziomu bloga, no bo tutaj to przekazuje też linki do danego wpisu. I w momencie, kiedy zatwierdzę, odhaczę wybrane media, klikam na Apply Selection, czyli zatwierdź Twój wybór. Tutaj mogę cały czas dalej edytować, czyli na przykład remove, usunąć dane medium. I dalej kolejna opcja display settings, czyli jakby ustawienia wyglądu. Więc tutaj mamy kształt guziczków, pozycję guziczków, czyli to usadowienie. I w tym momencie ja wybrałam sobie, że będzie above and below, czyli powyżej i pod treścią wpisu, czyli jeżeli sobie go przeskroluję. Mam tą listwę ponad i będę ją miała tutaj też pod. I teraz ilość kolumn. Ja tutaj wybrałam 4 kolumny, bo znowu przełączę się. Mam 4 media społecznościowe, więc tak, żeby to wszystko, ta cała listwa układała się w jednej linii, wybrałam, że będzie 4-kolumnowa. Gdybym zdecydowała się na przykład na tylko 3 media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter i na przykład Pinterest, wybrałabym sobie tutaj w ramach tych ustawień 3 kolumny i tutaj jest ten tekst, share text, czyli to, co właśnie sharing is caring, to, co po prostu pojawia się przy tych guziczkach, więc tutaj można napisać coś w stylu
Jeżeli pomogłam, proszę podziel się ze znajomymi w mediach społecznościowych, cokolwiek w ten deseń, jakoś ładniej to może ująć, ale jest taka możliwość dodania tekstu i w zasadzie tą zakładkę mamy skonfigurowaną. Kolejna zakładka, pokaż licznik, licznik udostępnij, buttons share counts i tutaj po prostu włączamy pokaż licznik udostępnij, pokaż całkowity licznik i tutaj zauważ, że właśnie mam na każdym przycisku, jeżeli udostępniłam w danym mediu, czy jeżeli ktoś, bo nie tylko sam te przyciski dla siebie, ale także gdyby mój czytelnik zechciał podzielić się treścią czy tekstem, który czyta, odłożyć go sobie, czy podzielić się ze swoimi znajomymi w medium społecznościowym, w którym on działa, to też może z tego poziomu to zrobić. Czyli pojawia mi się licznik przy przycisku, pojedynczym przycisku i całkowita ilość udostępnień. I wracamy i teraz już ostatnia zakładka w ramach tej konfiguracji, czyli gdzie, jakiego typu treściach ma pojawiać ta lista przycisków mediów społecznościowych i tutaj wybrałam, że będzie pojawiać się w poszczególnych wpisach, w postach, a także na stronach, które skonfiguruję. I oczywiście Save Changes, czyli zapisz zmiany i w zasadzie konfiguracja jest już gotowa. I ostatnie rozwiązanie, które używam na blogu Wademekum Blogera, czyli wtyczka Sumomi i podobnie. Po zainstalowaniu tej wtyczki na blogu pojawia mi się tutaj jej kokpit czy narzędzia po lewej stronie w tym pasku narzędzi. Klikam na dashboard i w tym momencie właśnie wchodzę do tej wtyczki. Teraz jak to wygląda na blogu? Więc na blogu to wygląda w ten sposób. Tutaj za pomocą tej wtyczki Sumomi mam jakby dwie opcje, czyli właśnie tą listę przycisków, za pomocą których mogę wysyłać dany wpis do wybranego, do któregoś z tych mediów społecznościowych, a druga opcja, fajna, która się też fajnie sprawdza, to jest Image Sharer. I właśnie po aktywowaniu tej opcji, po najechaniu na dowolne zdjęcie, które znajduje się na stronie, mogę przesłać je, samo zdjęcie z opisem, które sobie dowolnie wpiszę, do któregoś z tych mediów, czyli Facebook, Twitter, Pinterest, czyli mogę przypiąć dane zdjęcie na Pinterestie, mogę przesłać je na Twittera czy na Facebook. Udostępniam, ale nie cały tekst, tylko zdjęcie, co też może mieć tą zaletę, że po prostu nie muszę zastanawiać się, co ja wyślę dzisiaj na Facebooka, przeglądam starsze wpisy i wysyłam po prostu dowolne zdjęcie z poziomu bloga i biorąc jakiś krótki opis do tego zdjęcia z treści wpisu, więc to ułatwia też planowanie działań w mediach społecznościowych, no i udostępnianie treści stworzonych już jakiś czas temu w mediach społecznościowych, przypominanie o nich swoim obserwującym na różnych kanałach mediów społecznościowych. No ale przejdźmy do konfiguracji tej wtyczki. I teraz właśnie po zainstalowaniu tej wtyczki i po jej uaktywnieniu muszę przede wszystkim sobie stworzyć konto na Sumomi. Tutaj pojawi się taka opcja Connect, jako pierwsza Connect, czyli połącz z Sumomi. No ale w momencie połączenia tutaj mamy taką opcję Store. I właśnie tutaj wszystkie te narzędzia tworzone przez Sumomi się kryją, czyli klikam na Store, czyli sklep, łączę się z sklepem i te dwie opcje, czyli właśnie lista przycisków mediów społecznościowych i Image Sharer są tutaj ekstra, czyli klikamy na Share i tutaj możemy sobie robić ustawienia, możemy sobie właśnie konfigurować wtyczkę, tutaj akurat pokazuje ilość udostępnień, ale to co nas interesuje to Settings i tutaj możemy sobie wybrać jakie media chcemy dodać, a tych mediów jest sporo, bo może tutaj być WhatsApp, może być z takich bardziej znanych u nas. Listwa jest bardzo, bardzo duża, czyli na przykład może być wykop i tutaj po prostu przenoszę do wybranych serwisów, czyli mam Available Services i po prostu przenoszę do Selected Services, czyli wybrane dostępne serwisy tutaj, Available Services, przenoszę do wybrane serwisy, Selected Services, więc ja ograniczyłam się do tych czterech, które pokazywałam w poprzednich tutorialach, czyli Facebook, Twitter, Pinterest i LinkedIn. Tutaj w zasadzie mogę, właściwie te ustawienia standardowe są dobre. Tutaj mogę po prostu zaznaczyć, że chcę pokazać licznik
udostępnień i całkowity licznik udostępnień. Więc no, to jest taki wpis, którego za bardzo nie promowałam, tylko raz go udostępniłam na Pinterestie, więc jest na tej liście właśnie ilość udostępnień i całkowita ilość udostępnień. Więc te opcje są tutaj zaznaczone i w zasadzie zapisuję sobie zmiany i już tutaj jest to gotowe. I tutaj layout, czyli mogę sobie wybrać właśnie, jak to będzie wyglądać, więc ona mi się pojawia tutaj na komputerze, ale jeżeli bym otworzyła tą stronę na telefonie, co jest fajne, ta lista pojawia się właśnie tutaj na dole. Także to jest fajne rozwiązanie i że w zasadzie tutaj mam tą wtyczkę skonfigurowaną, a jeżeli chodzi o image sharer, to jest też podobnie tutaj w tym extras settings, czyli tutaj z kolei w ramach tego image sharera, czyli jeszcze raz przypominam, to jest to. W momencie, kiedy najadę na dowolne zdjęcie, które mam w danym wpisie, mogę je przekazać. Na przykład chciałabym, powiedzmy, przerzucić na Twittera. Więc tak wygląda ten tweet docelowo. Tutaj oczywiście ten tekst mogę zmieniać. Tu jest to okienko edycji. Mogę wpisać coś innego. Jest link do wpisu. I wystarczy, że kliknę share, żeby udostępnić dane zdjęcie na Twitterze. Więc jest to jakaś forma też, powiedzmy, przekazywania, przesyłania treści w mediach społecznościowych. I teraz tutaj po prostu mam podobnie ta konfiguracja wygląda. Available services, czyli dostępne serwisy. Selected services, czyli wybrane serwisy. Czyli wybrałam sobie, że będzie udostępniać. Będę miała możliwość przesyłania zdjęć na Facebooka, na Twittera i na Pinterest. I w zasadzie tutaj ta konfiguracja jest już, tutaj w zasadzie nic nie zmieniałam w tej konfiguracji, pozostawiłam ją taką, jaka była ustawiona w wersji domyślnej przez Sumomi. I w zasadzie to byłoby na tyle. I właśnie w ten sposób, o bardzo prosty sposób, można sobie dodać którąś z tych wtyczek do dodania przycisków mediów społecznościowych. No i pamiętać, żeby wykorzystywać ją, bo ona oczywiście udostępnia się dla swoich czytelników, żeby przy okazji czytania wartościowego wpisu może podzielili się nim w mediach społecznościowych, ale no to może być fajna też rzecz do publikowania swoich treści w mediach społecznościowych. Na przykład staram się założyć sobie ostatnio, że po prostu przeglądam starsze wpisy i staram się co nieco o nich napisać, czy przesłać je do któregoś z tych mediów społecznościowych, czy zająć się ich promocją w mediach społecznościowych. I w momencie, kiedy założy się taką rutynę, że chociażby codziennie odświeżę jeden starszy wpis i zacznę go udostępniać na różnych kanałach, no to już w jakiś sposób te kanały zaczynają żyć swoim życiem. Nawet jeżeli nie mamy czasu na to, by być wszędzie, be everywhere, to no, taka lista przycisków zawsze pomaga troszeczkę te działania ogarnąć. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.